Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group Radca Prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczu-działaj.pl Proszę Państwa, dzisiaj w ramach cyklu zwycięstw frankowiczów z bankiem BPH, którego umowy przejął bank Pekao S.A., Kredyt frankowy był udzielony tym Frankowiczom, którego sprawa dotyczy aż w 2005 roku. I sąd apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację banku i potwierdził to, co orzekł sąd okręgowy. A sąd okręgowy oddalił powództwo banku przeciwko Frankowiczom. Rzadko opisujemy takie sprawy. Dotyczyła ona mianowicie tego, że bank wypowiedział umowę kredytu frankowego i żądał od. Frankowiczów, aby spłacili tą wypowiedzianą umowę. Tymczasem sąd okręgowy potwierdził, że w umowie były klauzule dotyczące przeliczenia kredytu na franki szwajcarskie i były one klauzulami abuzywnymi, a w związku z tym odfrankowił kredyt. Dlaczego odfrankowił ten kredyt? Proszę Państwa, odfrankowił ten kredyt dlatego, że od samego początku zdaniem sądu była to umowa kredytu złotówkowego. Również w, we wnioskach Kredytowych, Frankowicze złożyli wnioski o wypłatę kredytu złotówkowego. A zatem, a zatem sąd okręgowy i później sąd apelacyjny w Gdańsku potwierdziły, że tak naprawdę chodziło o umowę kredytu złotowego, a wpisanie tam waloryzacji do kredytów, do, do franków szwajcarskich było nie, swego rodzaju kamuflażem tego, że jest to kredyt walutowy. Dlatego sąd apelacyjny oddalił apelację banku i stwierdził, że ta umowa powinna u ulegać od frankowieniu. Od frankowieniu, czyli zostali frankowicze z umową kredytu, natomiast była ona złotówkowa i musieli ją, muszą ją po prostu rozliczyć. Ważne to to y, dla y, frankowiczów, y, że y, takie umowy kredytu udzielonego przez bank BPH podlegają odfrankowieniu czy unieważnieniu, jak opisywaliśmy wcześniej. A zatem nie ma na co czekać. Trzeba działać i podejmowanie działań sądowych jest najlepszym i jedynym w tej chwili rozwiązaniem dla Frankowiczów. Dlatego w naszej ocenie Frankowicze nie powinni się powstrzymywać z tym, żeby pójść do sądu i doprowadzić do tego, żeby ich umowę albo odfrankowić, albo unieważnić. Bardzo dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Do usłyszenia!